Cześć kochani, z tej strony Janek. Zapraszam do oglądania bardzo fajnego odcinka. Dzisiaj będą poszukiwania z Mariuszem z kanału Neodymowi, na który serdecznie Was odsyłam. Także lecimy bawić się magnesem. Już dawno nie było takiego odcinka, także mega się jaram. Odcinek też będzie wyjątkowy, ponieważ nagrywany jest nową kamerką. Kamerkę dostałem od mojego bardzo dobrego znajomego Krzysia za pomoc w przeprowadzce. Także Krzysiu, jeszcze raz bardzo z całego serducha Ci dziękuję, bo sprzęt jest naprawdę mega. 5:46, najwyższa pora na poszukiwania. 6:51 i pierwszy taki test. Zobaczymy, jak oświetlenie przy takim zachmurzeniu. Mario się troszeczkę spóźni, także teraz będę działał pod takim mostem. Pierwszy fan w dniu dzisiejszym jest grosik. Tak wygląda miejsce. No i czekam tutaj na spokojnie na Mariusza. Mariusz będzie za pół godzinki i przenosimy się na miejsce docelowe pod most kolejowy. Bo tutaj tylko tak z braku laku po prostu wystartowałem. No jest, oczekiwany gość, siemaneczko Mario, cześć. O, już się kamerka przynajmniej leci już. Także Neodymowi i lecimy się bawić. Dojechaliśmy na miejsce, zobaczcie, idealnie, praktycznie taki mikroparking przy samym mosie, także nie mam daleko, super. I jestem już pod mostem, patrzcie jakie przejście normalnie, hardcore. I standardowo na początek, niech lina namoka. Kamerę, bo też jest ciekaw. Zobaczymy. Czuję opór na minimum kilogram. Tak minimum, ale zobaczymy. No to ładnie. Zobaczcie, pierwszy rzut. Coś pięknego. I zobacz, jest to lita stal ze 2 cm grubości, waży z 5 kg, no rewelacja. Drugi rzut i takie cudo. Kolejny rzut i takie coś odrynne. Tym razem wyciągam taką dość konkretną śrubę. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli ktoś będzie w życiu wydziwiał, że jest źle, że jest tragicznie, to zobaczcie na tego gościa. To jest najbardziej pozytywna postać, cieszy się życiem i słuchajcie, jest jedno życie, nie ma co się martwić, trzeba po prostu żyć. Dokładnie, wykorzystajmy każdą chwilę. Pozdro. A ja. Zobaczcie kochani, magnes F300 Gold nowego typu, tutaj wyposażony w rączkę, fajnie przemyślany tutaj system przez Mariusza, tutaj termokurczka, no rewelacja. Wow, już kiedy wychodzi? No. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Taka metoda na oczyszczanie po prostu ogniska ze zbędnych metalowych przedmiotów. Ale wiesz, jak gdybyś to jeszcze oczyścił, ten magnes teraz, w tej chwili? To jeszcze by wyciągał lepiej, nie? A weź tutaj ten magnes połóż na ten piedestał. Super. Odwrócimy go, zobaczymy. I patrzcie na to. Jejku. I zobaczcie, po zabawie tutaj wyciąganie gwoździ. Jeszcze taki fancik na zakończenie dnia. Hello, piątka, my old friend. Zobaczcie, ja jestem już drugi raz w Wyszkowie razem z wspaniałym gościem. Siemanko, dojechaliśmy na miejsce i idziemy szukać. Dokładnie, idziemy szukać, a za nami jest taki piękny most. Gdzieś tu się złoja. I zobaczcie, zmieniliśmy miejsce, pierwszy rzut i śruba kolejowa i podkładka, także to jest to. Kolejny rzut i patrzcie, trzy śruby. No taki widok to ja lubię. Kolejny rzut i śruba, podkładka i klucz płaskoczkowy, także jest fajnie. Mario wszedł do wody, a ja kolejny raz czuję opór tutaj na linie. No i zobaczymy co tym razem. A tym razem wielka śruba kolejowa.
No i takie rzeczy też czasami wychodzą. Zobaczcie, stare siodełko rowerowe. No i słuchajcie, jest pierwszy koszyczek wędkarski. Kolejna miejscówka okazała się naprawdę super. No, 1/3 kastry i w takich okolicznościach. Słuchajcie, cały dzień z Mariuszem szukamy magnesem. Gucio tam wychodzi, tam parę rzeczy metalowych, a to zobaczcie. Z wielkiej, takiej grubej stali 2-centymetrowej to waży z 90 kilo. No i to jest strzał. Gratulacje. I zobaczcie, udało się przeciąć. Tarczy prawie nie ma, ale sprzęcik wytrzymał. Brawo! Dokładnie, brawo Janku. I słuchajcie, podsumowanie. Tu pod kłodami, tutaj jest sporo żelastwa. Tutaj rower mi, taki ziomek przyszedł do lasu i powiedział: weź panie jeszcze ten rower. No i drewno. Nie ma co. Zawsze trochę na opał na zimę. I tutaj zobaczcie, Mario ma strasznie dużo żelastwa. No i te dwa kawałki, to jest po prostu mistrzostwo wszechświata. Ciężkie jak cholera, grube, także fajnie. Dzięki za super wypad. Było naprawdę mega. No i wpadajcie na kanał do Mariusza. Polecam serdecznie. Jak się interesujecie magnesami, wykrywaczami, wbijajcie. Hej! Tak się prezentuje nowa kamerka. No normalnie jestem zachwycony z jakości, z dźwięku, ze wszystkiego. To jest moja stara kamerka, którą nagrywałem. A tą dostałem od Damiana z Elbląga. Pozdro wielkie, Damian. I teraz ogłoszenie parafialne. Ponieważ tylko tą będę nagrywał, także tą sobie zostawiam. A ta idzie na sprzedaż. Bardzo dobry sprzęt, bardzo o niego dbałem. Z pudełkiem oryginalnym, wszystkie części, akcesoria. I ta X10 Taurus. Tutaj jest pęknięcie od wkręcania, ale kamerka działa w 100%, jest w idealnym stanie. Także tu zaraz się pojawią ceny katalogowe tych kamerek. I jeżeli komuś zależy na bardzo fajnym sprzęcie w super cenie, to możemy się tutaj potargować, bo chcę, żeby trafiły w dobre ręce. No a mi już nie będą potrzebne. Jeżeli chodzi o kamerkę Taurus X10 Lamax, to no niestety Damian, mój laptop nie ogarnia tak dobrej jakości sprzętu, także no chcąc nie chcąc muszę ją sprzedać. Także jeszcze raz Mario, dzięki wielkie za poszukiwania. Krzysiu, jeszcze raz bardzo dziękuję za fantastyczny sprzęt. No i kochani, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!